Suwalscy policjanci zachęcają do noszenia opasek ratunkowych SOS. Dzięki zawartej na nich informacji mogą one okazać się pomocne w odnalezieniu zaginionych dzieci i osób starszych albo udzieleniu pierwszej pomocy medycznej. Pomysł na akcję SOS z opaską Czuję się lepiej zrodził się w Wydziale Prewencji. Beata Andruczyk myślała w pierwszej kolejności o rodzinach, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnością. Są niezbędne czy pomagają w czynnościach policyjnych, na przykład w sytuacji, kiedy dziecko zabłądzi, zaginie i utrudniony jest z nim kontakt taki werbalny, na przykład z powodu niepełnosprawności dziecka, ale też osoby starsze, które mają problemy z pamięcią, mają zaburzoną już tą taką orientację przestrzenną, to warto też wyposażyć w taką opaskę, na której wewnętrznej stronie można napisać imię tej osoby, czy kontakt do opiekuna, do innej osoby, która może pomóc w takiej sytuacji. Czyli zmniejsza to zdecydowanie stres dziecka czy osoby starszej w takiej sytuacji, kiedy się zagubi i trzeba szukać osoby bliskiej. Do zaginięć dochodzi najczęściej w takich sytuacjach, kiedy nasza czujność bywa ograniczona, podczas wycieczek, imprez masowych, na wczasach. Dziecko oddzielone od opiekuna przeżywa prawdziwą traumę, zapomina jak się nazywa i gdzie mieszka. Również i rodzice czasami reagują podobnie, tok myślenia racjonalnego zostaje u nich zaburzony. Tak sobie skojarzyłam, że w dawnych czasach uczniowie poszczególnych szkół nosili tarcze szkolne, tak, które też w jakiś sposób identyfikowały uczniów. Ponieważ teraz już nie ma takiej praktyki w szkołach, to taka opaska informująca o tym, gdzie to dziecko uczy się, bądź właśnie kontakt do opiekuna, spełnia właśnie taką funkcję, czyli szybka identyfikacja osoby, która znajduje się w potrzebie. Więc zarówno uczniowie dostali bardzo ładne, kolorowe opaski. Skierowaliśmy tę akcję głównie do szkół, gdzie są uczniowie z niepełnosprawnością. Natomiast zachęcamy wszystkie oczywiście szkoły czy rodziny do zakupu, do korzystania z takich opasek. Opaska daje poczucie bezpieczeństwa. Na opaskach mogą znajdować się takie dane jak grupa krwi, ważne choroby, uczulenia czy przyjmowane leki. Każda informacja może okazać się niezwykle ważna i ułatwia udzielenie pomocy. Kiedy dana osoba cierpi na jakąś silną alergię czy właśnie na chorobę typu cukrzyca czy epilepsja i wtedy osoba, która zaginie, do której trafiają służby medyczne, też od razu mają pakiet informacji, co tej osobie podać i w jaki sposób ją zabezpieczyć. Zdarzały się już sytuacje, że szukaliśmy, zwłaszcza akurat w ostatnich miesiącach, to były dzieci. W sierpniu była 7-letnia dziewczynka, która zaaferowana zabawą oddaliła się z placu zabaw i zaniepokojona matka zgłosiła sytuację policji. Summa summarum dosyć szybko została odnaleziona, bo w przeciągu godziny policjanci odnaleźli dziecko. Gdyby miała taką opaskę z imieniem i nazwiskiem, z numerem telefonu do opiekuna, to myślę, że może wcześniej jakiś dorosły zainteresowałby się, zwrócił uwagę, właśnie zadzwonił do opiekuna i jakby te emocje, nerwy niepotrzebne trwałyby dużo krócej. Też we wrześniu mieliśmy sytuację, z kolei dwójka małych dzieci błąkała się na ulicy, wczesne godziny, nieadekwatny strój do warunków atmosferycznych. Ludzie widzieli to, ale też nie wiedzieli, jak pomóc. W tej chwili mieliśmy do dyspozycji 200 opasek, już około połowa została rozdana właśnie dzieciom z niepełnosprawnością. W tym tygodniu opaski SOS przekazano podopiecznym szkoły Bajka, specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu. Do rozdania pozostały te przeznaczone dla seniorów. W najbliższym czasie potrzebującą przekażą je pielęgniarki środowiskowe.